Cześć dziewczyny! Witam Was po krótkiej przerwie. No dobra, może nie krótkiej, trochę długiej. Dajcie mi jasno do zrozumienia w komentarzach, że bywa mnie tutaj na kanale, na YouTubie, na kanale Widzego Yoga zdecydowanie za rzadko. Pojawiam się tutaj, ale to dlatego, nie z lenistwa, dlatego, że w okresie jesienno-zimowym jeżdżę po całej Polsce, spotykam się z Wami na warsztatach stacjonarnych, kiedy ten okres jesienno-zimowy się kończy, wiosna, późna wiosna, lato, nagrywam dla Was filmiki i jestem tutaj na YouTubie. Dzisiaj jestem na YouTubie z świetnym masażem Tanaka. Tanaka. W ogóle jeden z najulubieńszych Waszych masaży, często pokazuję na warsztatach stacjonarnych. Jest to jeden z moich ulubionych masaży, bo jest cudowny, cudowny, liftingujący, bardzo sensualny. Wasze buźki staną się po tym bardzo rozświetlone, odżywione. Właściwie to jest kompleksowo podchodzimy do całościowo do tematu takiego naturalnego odmładzania, odświeżania. Masaż Tanaka powstał w XX wieku, został opracowany przez japońską wizażystkę panią Tanakę, która zebrała z całego wschodu najwspanialsze gesty liftingujące, odmładzające, relaksujące i zebrała w jeden cudowny masaż Tanaka. I dzisiaj ja go Wam pokażę. Róbcie go minimum raz w tygodniu. Minimum raz w tygodniu. Oczywiście ćwicząc codziennie i stosując różne techniki masażu każdego dnia, pokazuję, macie całą w ogóle playlistę moich masaży, moich i nie moich, różne techniki pokazuję masażu, różne gesty, stosujcie każdego dnia, może jakieś inne, wprowadzajcie zmiany, chociażby z takiego, dla takiego zróżnicowania, ale Tanaka, naprawdę proszę Was, minimum raz w tygodniu. No dobra, nagadałam się, to może teraz przejdziemy już do masażu. Przyjmę olejek. Dużo olejku. Ja dzisiaj Floral Flow, czyli drzewo różane jaśmin lawenda na bazie olejów roślinnych. Migdały, sezam, len, żożoba, ostropest. Taka cudowna mieszanka dzisiaj. Jeżeli chcecie kupić ten olejek, zapraszam do mojego sklepu Widzego Yoga. Znajdziecie link w opisie tegoż filmiku. Także dużo, dużo olejku. Rozgrzewamy w dłoniach i przykładamy policzków, czoło, broda i również szyja. Wszystkie gesty będziemy powtarzać około 7 razy. Po każdej grupie gestów będziemy sprowadzać limfę ścieżką limfy w dół aż do obojczyków. Jeżeli na hasło, moje hasło, ścieżka limfy w dół, prowadzimy limfę. Przepraszam, nie mogę się skupić, bo mam cudowny zapach. Tutaj już wchodzi aromaterapia. No dobra, dziewczyny, może chłopaki, zaczynamy. Zaczynamy od czoła. Dłonie wędrują, gładzą ciało na zewnątrz. Wy się nie przejmujcie, ja liczę sobie w myślach, a wy się głęboko relaksujecie i ścieżka limfy w dół. I powtarzacie. I ścieżka limfy w dół. I dwie dłonie naraz. Cały czas jesteśmy w okolicach czoła. Głęboko oddychajcie, ramiona opuszczone, zrelaksowane, głębokie wdechy i wydechy. I ścieżka limfy w dół. Dobrze. Przechodzimy na oczy. Trzeci, czwarty palec będą masować górną i dolną powiekę. Zamykamy oczy i delikatnie, to jest obszar, który zawsze traktujemy bardzo delikatnie, odżywiamy, pobudzamy krew, pobudzamy limfę. I przechodzimy na skronie i mocno skronie w kierunku do tyłu, masujemy mięsień skroniowy. I ścieżka limfy w dół. Teraz obszar dookoła oczu, obszar w okolicach kurzych łapek, będziemy wykonywać taki tapping.
Ok. Zostaje trzeci palec, środkowy, który wykona półtora okrążenia. Dolną powieką do środka, górną na zewnątrz i dolną do środka. Zostajemy i kąciki oczu, góra, dół, bardzo delikatnie rozmasowujemy. Głębokie wdechy i wydechy. Ok. I teraz palec środkowy, takim ruchem gąsienicowym na zewnątrz. Powędruje delikatnie, przepychając limfę delikatnie. Nie chcę, żebyście posiniaczyły sobie ten obszar bardzo delikatny. I ścieżka limfy w dół. Dobrze. Możecie powtórzyć, każdy, zresztą czoło czy czoło, czy oczy, możecie powtórzyć razy trzy. Ja pokazuję po jednej wersji. Przechodzimy na okolice ust, mięsień okrętny, również usta. Zaczynamy od brody, masować takie koliste, okrężne właściwie ruchy. Od dołu ku górze. Masujemy również wargi. Niech zaznają dobroci olejku. Dobrze. A teraz dodamy do tego koliste ruchy, zaczynają od brody i wędrujemy dookoła, powoli, precyzyjnie. Nasze dłonie spotykają się pod nosem, przyciskamy punkt pod nosem, chyba że jesteś w ciąży, wtedy nie. Opuszczamy głowę, głęboki wdech, długi wydech, unosimy głowę. Dokładamy drugą dłoń, dłonie wędrują dookoła nosa, następnie zagarniamy policzki i ścieżka limfy w dół. I możecie powtórzyć razy trzy. Zrobimy teraz magiczny trójkąt. Dłonie układamy, taki trójkącik, przykładamy wzdłuż nosa linia marionetek i kciuki łączą się pod brodą. Nie robimy tutaj żadnej przestrzeni. Zwarcie dłonie przylegają do skóry. I teraz wędrują dłonie łącznie z kciukami. Na zewnątrz, ścieżka limfy w dół. Trochę z takim ruchem liftingującym ku górze, ścieżka limfy w dół. Troszeczkę mocniej. Możemy już tutaj zaszaleć. Pamiętajcie, miziu nie działa. I hop, w dół. I tak 7 razy. Zostało nam jeszcze 3, 2 i 1. Ścieżka limfy w dół. Dobra? Razy 3. Robimy następnie miseczkę. Miseczka wędruje pod brodę, tak? Albo brodę wkładamy w miseczkę. Dłonie wędrują w górę, aż po kości policzkowe. Następnie odwracamy, robimy taki lotos. Zagarniamy policzki. Ścieżka limfy w dół. Góra, bok, dół. Góra, bok, dół. Świetnie. Czuję, że mi się cała buzia podnosi. Jeszcze 3, 2 i 1. Okej, dobra. Razy 3. Teraz robimy taki lotos. Naszymi masażerami będą kciuki. I te kciuki powędrują w górę. Zobaczcie tutaj, pod kość policzkową. Następnie zagarniamy policzki i ścieżka limfy w dół. Czyli hop, hop, hop. Siedem i ostatni raz. Dobrze. Teraz zrobimy sobie takie dłonie karateki. Przykładamy dłonie, tak jak wcześniej miałyśmy do magicznego trójkątu. Następnie przecinamy policzki i w dół. Jeszcze raz. Hop. W dół.
Jeszcze dwa. I jeden. Okej. Razy trzy. O, jakby mi tutaj sznureczki wyleciały z mojej zdziwiającej konstrukcji na głowie. Dobrze. Prawie zbliżamy się do końca, a teraz. Jeden policzek odpoczywa, a drugi będzie pracował. Znaczy dłoń będzie druga pracowała. Przecinamy policzek. Od tutaj zaczynamy pod uchem. Nasza droga zaczyna się pod uchem, aż do kącika oka. Zagarniamy w dół. I hop, hop, hop. Sześć. Siedem. Dobrze. I druga dłoń robi to samo. Jeden policzek odpoczywa, a drugi pracuje. Hop. Przecinamy, zagarniamy ścieżkę limfy w dół. I ostatni raz. I w dół. Ok. Teraz robimy widełki. Widełki wbijamy w brodę. Widełki rzeźbią owal aż do ucha. Trzy. Cztery. Przepychamy limfę. Rzeźbimy linię żuchwy. Jeszcze dwa. Jeden. I teraz widełki dalej będą masować okolice uszu z przodu i z tyłu. Ścieżka limfy w dół. I na sam koniec cała dłoń będzie prasować czoło. Góra, dół, z jednej strony na drugą. I dłoń wędruje ścieżką limfy w dół do obojczyków. Następnie druga robi to samo. Na drugą stronę. I ścieżka limfy w dół razy trzy. To jest cały masaż. Możecie zrobić tak, jak ja przed chwilą zrobiłam, czyli po jednym razie, po jednej serii można powiedzieć, nie powtarzając razy trzy, albo jeżeli macie więcej czasu dla siebie, dla swoich wewnętrznych księżniczek, wtedy jak najbardziej każda partia razy trzy. A ja żegnam się już z Wami do kolejnego, wydaje mi się, masażu. Tak, ja jestem zwolenniczką masażu, oczywiście ćwiczeń i masaży, cało holistycznego podejścia do naturalnego odmładzania. Jakim jest yoga twarzy. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale Visago Yoga, zasubskrybuj kanał i witam Cię w naszej jogowej rodzinie. Jak zawsze proszę o komentarze, na które zawsze odpisuję, i lajki. Widzimy się następnym razem przy, no już Wam zdradzę, masażu szwedzkim Cosmolifting. Pa! Miłego dnia, pa!